czas nadrobić świąteczne zaległości i sprawdzimy właśnie teraz, co wydarzyło się z rynkiem kryptowalut w ciągu ostatnich dni, bo jak dobrze widzicie, altcoiny po niektóre z nich dalej niesamowicie rosną. Dominacja bitcoina spada z okolic 52-3% do 49-50. Jest to idealny moment, żeby niektóre projekty, które płyną z trendem, jeszcze troszeczkę sobie podkupić i ewentualnie przy użyciu technik, które wam dzisiaj pokażę, przetrzymać przez kilka czy kilkanaście dni, żeby rzeczywiście coś z tego mieć i coś na tym wszystkim Zarobić. Wiadomo, że większość z Was te największe okazje ominęły. Takie jest prawo dżungli, tak działa rynek. Nigdy nie będziemy pierwsi z zakupami czegoś, co urosło. Niestety, rzadko się to zdarza, a statystycznie, żeby złapać wszystkie te projekty, jest to prawie niemożliwe. Ale przerobimy sobie dzisiaj kilka altcoinów, które według mnie warto mieć lub które warto sprzedać w obecnym czasie z uwagi na brak perspektywicznej przyszłości, no i brak podstaw, żeby je po prostu trzymać. Więc jak widzicie, ta dominacja Bitcoina w trakcie ostatniego miesiąca osunęła się z okolic 52, czy nawet 53,5, 54% w okolice 50, czy nawet 49 z małym haczykiem. I porównując sobie te halvingi i to co wydarzyło się wcześniej, możemy dostrzec tutaj pewnego rodzaju korelację, tak? Bo ten trzeci halving, który miał miejsce tam w kwietniu czy w maju 2020 roku, był właśnie w okolicy, kiedy ta dominacja bitcoina wynosiła 60- kilka procent tak? i już na wiele, wiele miesięcy wcześniej... Ta dominacja zaczęła rosnąć. Można powiedzieć, że na rok wcześniej, czyli od marca, kwietnia 2019 roku, z 53% powędrowaliśmy w okolice 71%, żeby później, na kilka miesięcy przed halvingiem, spaść w okolice 65-66%. A po halvingu, już po małym wybiciu, ta dominacja nieustannie spadała. Tak? Czyli można było zaobserwować taki trend, że około pół roku do 8 miesięcy po halvingu był idealny moment, żeby sprzedać swojego Bitcoina i zamienić go później na altcoiny, które zyskały niesamowicie, bo to co tutaj widzicie, to kapitał migrujący na przestrzeni następnych pół roku z Bitcoina do altcoinów. Jeżeli sytuacja miałaby się powtórzyć, to w chwili obecnej bylibyśmy w takim momencie, gdzie 51% kapitalizacja dominacji rynku aktualnie świadczyłaby rzeczywiście o tym, że jesteśmy w takim momencie połowicznym, tak? Czyli tak jak wtedy, tak jak i teraz jesteśmy powiedzmy 4 miesiące przed calvingiem. I w tamtym okresie był to właśnie również grudzień roku 19, gdzie dominacja bitcoina była na początku na swoich szczytach, i tak jak widzicie, później zaczęła spadać, żeby troszeczkę przed halvingiem ten kapitał migrował. Czy to do altcoinów, czy to do stablecoinów, to wszystko się trzymało mniej więcej w podobnym zakresie. I gdybyśmy mieli porównywać to historycznie, to prawdopodobnie jesteśmy gdzieś w tym miejscu, gdzie altcoiny mają jeszcze miesiąc, dwa czy trzy na jakąś przeszy, na wzrosty przedhalvingowe, a później prawdopodobnie ta dominacja. Zaraz po halvingu zacznie tym razem nam tutaj rosnąć, i ta szala się po prostu odwróci na stronę Bitcoina. Tak, więc często bywało tak, że ten okres od właśnie 4-3 miesięcy przed halvingiem do 3-4 miesięcy po halvingu, to był dosyć niezły moment, żeby te altcoiny sobie przetrzymać, ponieważ dominacja Bitcoina albo była gdzieś tam w relatywnie ustabilizowana i mniejsza niż na rok przed halvingiem, albo na przykład na 8 miesięcy przed halvingiem, albo była w podobnym zakresie, co właśnie teraz. I jest to taki moment, kiedy te ta. Coiny rzeczywiście mogą fajnie rosnąć. Bo jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie 6 miesięcy, to mamy sytuację, kiedy ta dominacja jest najmniejsza, powiedzmy od września tegoże właśnie roku, przez co po prostu mamy najlepsze warunki ku temu, że altcoiny rosły i prawdopodobnie to jeszcze przez jakiś czas się utrzyma. Jak widzicie, ten trend jest cały czas spadkowy i 51% dominacji Bitcoina świadczy o tym, że możemy, zależnie czy to jest właśnie trading, VUO, czy CoinGeeko, czy CoinMarketCap, to się różni o procent lub dwa, bo nie wszystkie projekty są zagregowane, możemy spodziewać się rzeczywiście zejścia poniżej 50% i jeszcze odpalenia się tym samym kilku projektów, które rzeczywiście będą osiągać bardzo ładne, wręcz spektakularne wyniki i fajnie byłoby być Częścią tego całego wydarzenia i coś, sobie jeszcze trochę uczknąć, e, tych kryptowalut przed Halvingiem, żeby móc albo zagregować więcej bitcoina, albo po prostu zamienić je w odpowiednim momencie na stablecoiny i zyskać na tym więcej. Słuchajcie, przypominam też, że warto zostawić kciuk w górę pod tym filmem. Wiem, że o tym zapominacie, a to karmi algorytm, pomaga mi nagrywać te materiały w lepszej jeszcze formie i zachęca do dalszej po prostu ekspansji, jeżeli chodzi o sposób przekazywania wam wiedzy. Więc subskrypcja i kciuk w górę będzie czymś mile widzianym. Przy okazji nie przegapicie kolejnych materiałów, szczególnie, że właśnie zbliżają się ciekawe czasy i najbliższy rok może być bardzo perspektywiczny dla wszystkich na rynku kryptowalut. To raz, no i potem wam powiem jeszcze kilka rzeczy, które chcę wam przekazać, ale nie chcę takich długich przerw robić, więc Dalej lecimy z materiałem. Dużo w ostatnim czasie zyskały projekty, które są naprawdę mocne, m.in. właśnie Bitcoin SV, czy Solana, czy właśnie Arbitrum, Rose, Quantum Network, Mina, Optimism Czyli to są wszystko projekty stop 100, które rzeczywiście już kiedyś grały pierwsze skrzypce na rynku, które często właśnie osiągały rewelacyjne wyniki i teraz jako Feniks z popiołu, powstały, czyli taki trend, który możemy zaobserwować, to to, że rzeczywiście rosną nie nowe projekty aż tak mocno, tylko projekty, które już kiedyś pokazały swoją moc i teraz po prostu wracają do łaski inwestorów, którzy może nie chcą mieć właśnie Bitcoina czy Stablecoinów, ale chcą mieć w tym okresie, kiedy dominacja spada, kiedy właśnie migruje ten kapitał z Bitcoina do Altcoinów lub jest też mniej Stablecoinów na rynku, bo zobaczcie, tutaj to jest świetnie pokazane, w USDT mamy aktualnie 5,5% podaży, a wcześniej mieliśmy nawet 6,5% i to zaledwie miesiąc temu, więc ludzie nie trzymają już Stablecoinów na Zakup bitcoina czy altcoinów, tylko wolą to przetrzymać w altcoinach, które są rzeczywiście perspektywiczne i które są relatywnie bezpieczne jak na rynek kryptowalut, bo już kiedyś pokazały, jaką mają moc i co potrafią rzeczywiście dostarczyć, jeżeli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji. A więc moja taka perspektywa na najbliższy czas jest taka, że ja się na altcoiny nie obrażam, rozgrywam je krótkoterminowo. Jeżeli chodzi o long term, to ja altcoiny będę, właśnie wam tutaj pokażę, to dosadnie. Kupował dopiero w momencie, gdy będziemy po halwingu zaraz, gdy będziemy między kwietniem a sierpniem, kiedy to właśnie gdzieś tam ta kapitalizacja na przestrzeni ostatnich lat często miała właśnie okazję, żeby spaść, tak? Bo jeżeli halving był tutaj w maju 2020 roku, to właśnie od tego momentu do tego był fajny okres, kiedy się te altcoiny odpalały, kiedy powstawało dużo nowych projektów, które być może nie upadną tak prędko, jak to jest przed dwóch, czterech czy 6 lat. Chociaż wiadomo, przy nowych tworach szansa jest większa, że coś się nie uda, ale jeżeli coś zażre, to sky is the limit, tak? Nie ma tych backholderów, cena jest niedoszacowana, szuka cały czas swojego gdzieś tam to, i rzeczywiście w takie projekty najfajniej się inwestuje pod takim względem statystyki, gdzie kupimy sobie na przykład 7 czy 10 projektów mocnych, które dopiero co powstały, i mamy 7 czy 10 projektów z przeszłości, Założę się, że nawet jeżeli dwa z przeszłości upadną, a cztery z tych nowych, jeżeli zrobimy dobrze, dobry research, to któryś z tych nowych zrobi najlepszy wynik ze wszystkich projektów, i będzie to rzeczywiście taka sytuacja, w której docenimy po prostu nasz kunszt research'u i mam nadzieję, że również tego doświadczycie w najbliższym czasie. Więc reasumując to, co powiedziałem, na wstępie. I na początku, żebyście mogli razem ze mną to przepracować i się przygotować, ja altcoiny pod long term, poza Ethereum i XRP, które obecnie mam w dużych ilościach, kupuję sobie dopiero na przełomie kwietnia. Maja, lipca i sierpnia, kiedy ta dominacja Bitcoina będzie powolutku spadać, co teoretycznie może wpływać niekorzystnie na wyceny tych altcoinów, ale utwierdzi mnie w przekonaniu, powiedzmy, jeżeli chodzi o e, odpowiedni timing, że te projekty mogą jeszcze wybuchnąć po halwingu i będą miały swoje 5 minut w tym momencie, kiedy ta kapitalizacja Bitcoina prawdopodobnie mocno spadnie. A gdy będziemy w okolicach 60%, co też należy uwzględnić, według mnie będziemy niżej niż na poprzedniej hoście, nie będzie sytuacji, kiedy Bitcoin będzie miał 70% kapitalizacji, tak myślę. Ponieważ mamy znacznie więcej altcoinów, są one mocniejsze, te projekty cieszą się lepszą popularnością. Fundusze inwestycyjne nawet kupują solane, więc według mnie nie będzie takiego wyznacznika, że OK, mamy 70% na Bitcoinie i zamieniamy go wtedy na altcoiny. Nie, nie, nie. Uważam, że 60% to może być szklany sufit, nie do przebicia, czy właśnie. 58%, 62%, coś takiego. To wszystko migruje, to się zmienia z czasem, nie możemy ślepo polegać na tym, co było w historii, tylko to sobie dopasować na bazie aktualnych realiów i w taki sposób to wszystko rozporządzić, jeżeli chodzi o portfolio, żeby dało nam potencjalnie zarobić w przyszłości. Więc w okolicach 62% dominacji Bitcoina, 60, może 58% planuję sporo go sprzedać, na poczet właśnie stablecoinów, nowych okazji, pre lunchpadów launchpadów, private sale i tak dalej, oraz zakupu altcoinów, jeszcze w większej ilości, które akumulowałem sobie za stable Coiny, które po prostu trzymam i nie mam ich w kryptowalutach na tenże właśnie poczet. Może dosyć intensywnie to Wam opowiedziałem, ale chciałem, żebyście razem ze mną przekminę tą złapali, po prostu e, wiedzieli, co ja planuję robić i w jaki sposób będę przeprowadzał e, inwestycje na rynku kryptowalut w najbliższych 12 miesiącach. No dobra, ale ile to jeszcze może wszystko potrwać i jaki jest horyzont czasowy tych naszych inwestycji, tak? Mówię o altcoinach, które będę dzisiaj omawiał i które planuję kupić na najbliższe kilkanaście dni, czy może nawet kilkadziesiąt. Zakłada się... Że jeżeli byłby ten postpon czyli te przełożenie takie powtórne e, akceptacji ETF-ów na Bitcoinie, to prawdopodobnie wtedy będzie duża szpila w dół. I tu wam pokażę taki ciekawy artykuł, e, który ukazał się e, dosłownie dzień temu na Nasdaqu. Chcę Wam pokazać właśnie coś, co już się wydarzyło w przeszłości, bo w 2017 roku, pomimo tam, wiecie, jakichś kilku propozycji, które były bardzo takie hop do przodu, SEC oficjalnie odrzucił propozycję ETF-ów, przez to rzeczywiście rynek osunął się około 30% zaraz po tym newsie, z okolic 1400 dolarów na 900 dolarów i teraz... Z uwagi na większy kapitał i więcej rąk na pokładzie, uważam, że to osunięcie nie będzie tak duże. Ale gdybyśmy lawirowali w najbliższych tygodniach w okolicy ceny 42-34 tysięcy dolarów, i to przesunięcie miałoby miejsce, nie odrzucenie, ale nawet przesunięcie. Uważam, że korekta do okolicy 35 czy 38 tysięcy dolarów jest jak najbardziej możliwa i to byłaby prawdopodobnie ostatnia korekta tak znacząca przed halvingiem. Takie jest moje zdanie. Uważam, że to jak najbardziej może się wydarzyć i rozgrywam to w ten sposób, że będę próbował dokupić być może sobie jeszcze trochę bitcoina, ale w niewielkich ilościach, gdy zobaczymy trójkę z przodu, bo jest to cały czas w grze, jest to prawdopodobne. Jest duża szansa, że. I TF -y nie będą odrzucone, ale będą jeszcze przesunięte, bo coś tam znowu wymyślą, żeby ostatni raz przed halvingiem wytrzepać słabe ręce. I tym samym pozwolić dużym graczom w grze dokupić sobie bitcoina po jeszcze relatywnie jak najbliższe 2-3 lata niskiej cenie. Ja wtedy również postaram się złapać niektóre altcoiny, ale zanim to się wydarzy, chcę po prostu sprzedać te, które kupuję w najbliższym czasie i które już trzymam i o nich Wam za chwilę opowiem, jak przejdziemy do dalszej części tego materiału. Więc 30% może nie, ale taka szpila w dół, że zobaczymy sobie na przykład Ethereum w okolicach jakichś tam wycen w czasie niewidzianych na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, czy właśnie bitcoina, tak? który obecnie kosztuje te 42 tysiące dolarów, 43 tysiące dolarów, to wcale się nie zdziwię, jeżeli zauważymy taki flash crash jak wcześniej, kiedy po prostu mieliśmy te pile w dół i które tam, wiecie, spadały te ceny, na przykład z 30 tysięcy na 25,5 w sierpniu tegoże właśnie roku, czy mieliśmy na przykład ten flash crash w ostatnim czasie z 44 tysięcy na 40 tysięcy. Tutaj takie 6-7 tysięcy dolarów nagłego spadku nie byłoby dla mnie niczym dziwnym. Kwestia tylko tego, z którego momentu będziemy spadać. Tak? I to, żeby się wydarzyło, musi oczywiście e, świadczyć najpierw e, o tym przesunięcie tych ETF-ów, i to będzie wypadkowa takiej decyzji, takiej sytuacji, kiedy dużo osób jeszcze nowych na rynku, wtedy zrezygnuje na chwilę przynajmniej, a potem prawdopodobnie po paru miesiącach odkupi sobie tego bitcoina taniej. Więc moje zdanie jest takie, że gdyby te ETF-y były przesunięte, to należy przed tym, przed tą datą pozbyć się altcoinów, żeby po prostu nie zaryzykować, No bo co z tego, jeżeli będą zaakceptowane? To częściowo jest w cenie, być może bitcoin wzrośnie do 48 czy 50 tysięcy. Dolarów, ale ryzyko jest zbyt duże, bo altcoiny mogą polecieć po parę dziesiąt procent w dół, gdyby tak się w ogóle nie stało w trakcie tej daty ustalonej właśnie na poczet akceptacji tych etf ów Tak, wszystko sobie znajdziecie w internecie lub na mojej grupie na telegramie KDP Wiadomości. Tam wam update'uję te ważne daty, informuję Was o tym, co nadchodzi. Więc w opisie pod tym filmem jest link do dołączenia. Grupa jest oczywiście darmowa, więc spokojnie, jak samo na Discordie, naszym kosztach tradingu, takie newsy, informacje analizy rynku są na bieżąco publikowane wręcz każdego dnia, żeby się niczego nie przegapili i nie musieli ślęczeć przed komputerem przez paręnaście godzin. Czy kilka godzin, wystarczy, że ja z moim teamem to robię. Więc gdyby tak było spadek na załóżmy 36 tysięcy dolarów i potem powolne odbicie do halvingu w obecne okolice e, lawirowanie w wycenie między 38 a 50 tysięcy dolarów wręcz do lipca, e, czy właśnie czerwca 2024 roku nie byłoby wcale dla mnie niczym dziwnym chyba, że iści się scenariusz równie prawdopodobny, czyli akceptacja ETF-ów na Bitcoinie, gdzie wtedy myślę że powoli będziemy zbliżali się do all time high jeszcze pod koniec przyszłego roku. Przypominam, że osoby, które nie mają jeszcze konta na giełdzie Bybit chcą razem z nami korzystać ze zniżek wynegocjowanych na poczet właśnie rozwoju dla mojej społeczności i faktu, że ja oddaję wam część moich prowizji po prostu w postaci tych rabatów, polecam zarejestrować się z linku w opisie na tejże właśnie giełdzie. Na start otrzymujecie też 30 dolarów, za pierwszą wpłatę 100 dolarów, możecie sobie przesłać z KuCoin, na Aukeksa, Binance czy Zondy lub doładować tam przed konto Zenem, więc to jest fajna opcja na start, dostajecie wtedy kupon, jak zrobicie 500 dolarów trading volume, czyli sobie kupicie i sprzedacie Bitcoina, jakieś tam Ethereum i uzbieracie 500 dolarów obrotu, co jest łatwe ogólnie i do w prowizjach Wam wetnie na spocie. Otrzymujecie 30 dolarów WSDT na dalsze prowizje, na wydanie ich na poczet różnych inwestycji. Dostajecie, co najważniejsze, 30% zagrań z areny tradingu od poszczególnych traderów. Normalnie widzicie, ile ta arena kosztuje. I rzeczywiście jeżeli chcecie po prostu uzyskać takie nie wiem, okno na świat tej areny, zobaczyć jak to działa od wewnątrz i jak poszczególne zagrania po prostu wyglądają, to na Discordzie tego doświadczycie. Nie ma na Discordzie zagrań Majka czy Subę, naszych takich głównych traderów pod wydarzenia na spocie, ale są zagrania od Kubalka, od Marsza na dźwigni co niektóre i zagrania właśnie tutaj Davida, który na spocie traduje tylko na razie na poczet kosza tradingu i bardzo fajną ma skuteczność. Więc wejdźcie sobie na tego Discorda, dołączcie, nic nie tracicie. Jak macie konto na Bybicie, to i tak możecie to odebrać za darmo. Weryfikujecie się w zakładce członek VIP i dołączacie dalej. Przy okazji macie kurs tradingowy. Jak sobie wejdziecie przykładowo tutaj w opis mojego filmu, to widzicie, jest taka zakładka z właśnie e, odbierz dostęp do Akademii Kryptowalut, tak? Wchodzicie tutaj, wpisujecie swojego maila, e, dołączacie, e, odbieracie dostęp do kursu, wpisujecie swoje UID z Bybita i co wystarczy mieć to tylko i wyłącznie 100 dolarów na Bybicie, więc te konto z mojego linku w opisie działa wam zarówno na poczet odbioru kursu tradingowego, który normalnie by kosztował, nie wiem, z 2000 zł, nie wycenialiśmy tego jakoś profesjonalnie, e, uważamy, że taka wiedza powinna być dostępna za darmo, żeby się nie przesrali tych środków, brzydko mówiąc, i mogli sobie tutaj spokojnie jak i właśnie na odbioru VIP na Discordzie i no, tych innych benefitów, nawet 300 tysięcy dolarów na start w USDT. Przy okazji wspomnę, co widzicie na ekranie, prowizje na ByBicie są niższe niż na innych giełdach, plus macie ten cashback 10%, czyli jak macie strategię tradingową, która jest zyskowna, to pozwala Wam również zarabiać na tym, że oszczędzacie na prowizjach i zarobicie więcej, lub w ogóle nie stracicie jak na innych giełdach dziwnych, które Was po prostu trochę dymają, które normalnie mogłyby należeć do Was. Więc to słowem wstępu o bybicie. Wiem, że większość z Was tam ma już konto. Jak ktoś ma konto, to na Telegramie u mnie KDP Wiadomości w przypiętej wiadomości jest informacja, jak dostać 30 dolarów na start, za bycie lojalnym członkiem giełdy Bybit. Po prostu możecie skorzystać też z innych bonusów. I przechodząc dalej, chcę Wam powiedzieć, dlaczego kupowanie altcoinów na spocie które rosną, o dziwo może być często trafną decyzją. Bo zobaczcie, ostatnie 30 dni to są ogromne wzrosty na altcoinach takich właśnie jak BONG, jak OSMO, jak Helium właśnie, Optimism czy Injective. Te projekty zrobiły w miesiąc po 100-150-200% i na pozór może się wydawać, że nie warto tego kupować. Ale odkąd Bybit wprowadził rewelacyjną opcję, jaką jest Take Profit i Stop Loss również właśnie na spocie, to od tego czasu możemy rzeczywiście sobie tutaj to wszystko fajnie rozegrać i zakupić przykładowo takie HNT w trendzie wzrostowym. Przykładowo uchwycimy dobry moment, kupujemy i tutaj, mamy ustawionego stop lossa, więc teoretycznie bardzo ciasno, nic nam się tutaj nie stanie, tak? Bo gdyby na przykład cena spadła wtedy z 6,5 dolara na 6,30, wybije nam stop lossa, trudno, próbujemy znowu, jesteśmy 4% na minusie. A jeżeli nam to wejdzie... I podłączymy się po trend wzrostowy, możemy przetrzymać takie HNT na przykład do 8,5 czy 9 dolarów. Więc taka taktyka trochę e, błaha i trochę taka no, łatwa na pozór, może okazać się skuteczna i zyskowna, jeżeli po prostu w odpowiednim momencie, wraz z trendem wzrostowym kupimy sobie poszczególne altcoiny, które przykładowo na CoingInko w ostatnich 7 dniach czy 30 dniach, wzrosły najbardziej i nie wytraciły jeszcze impetu. Czyli należy odpowiednio, głównie dzięki analizie technicznej, zidentyfikować ten moment, kiedy warto kupić sobie takie HNT, bo gdybyśmy kupili je tutaj lub tutaj, lub tutaj to wybije nam te stop-lossy, po prostu raz po raz będziemy tracić. Ale po prostu idąc z trendem, idąc z impetem i szukając tych podwójnych gdzieś tam wybić, które często mają miejsce i te all-time high potem jest przebijane raz po raz po kilku dniach, naprawdę możemy fajnie na tym wyjść, bez większej analizy po prostu podłączyć się pod projekt, który rośnie. Nawet nie wiedząc do końca, czym to jest, jest to jedna z taktyk, którą czasami stosuję i na moim telegramie, właśnie KDP Wiadomości, gdzie macie moje zagrania, wam pokazuję w takiej pełnej krasie wraz z moimi przemyśleniami w formie często po prostu głosówek. Słuchajcie, na chwilę przerwę, bo w opisie pod tym filmem macie trzy playlisty, które według mnie warto zobaczyć na start. Jedna to jest szkolenie od A do Z, gdzie przez jakieś 10 czy 12 godzin pokazuje Wam różne segmenty rynku kryptowalut, żebyście mogli sobie rzeczywiście to fajnie wykorzystać. I zanim przejdziecie do zarabiania, ugruntowali wiedzę edukacyjnie podszeli do tematu, szczególnie, że jest to za darmo. Nawet nie musicie podawać maila czy się rejestrować. Ta playlista jest dla wszystkich ogólnodostępna, Tworzyłem ją przez ostatni rok i myślę, że jest bardzo pomocna i przydatna. Dwa, macie playlistę, jak nie tracić na tradingu, czyli osoby, które korci granie na. Dźwigni, szczególnie początkujących, polecam zobaczyć kilkanaście filmów, kilka godzin wiedzy do przyswojenia. Również w opisie pod tym filmem jest, widzicie to na ekranie, jak to wygląda. I trzy to jest playlista ze 100 ponad poradnikami na dobry start, gdzie z różnej strony atakuje rynek kryptowalut i co warto po prostu zobaczyć. Więc te osoby, które nie widziały tych materiałów jeszcze, są nowe albo po prostu je ominęły, zachęcam do sprawdzenia i przy okazji w prawym górnym rogu przypinam Wam materiał o giełdzie Bybit, jak tam się poruszać, jak otwierać trady, jak nie robić głupot, więc również też możecie go sobie po prostu sprawdzić, zobaczyć na dobry start i przerobić. Film w rok ma prawie 30 tysięcy wyświetleń, co myślę świadczy pozytywnie o jego, powiedzmy, wykonaniu, czy o tym, jak jest pomocny. No dobra, więc trochę wam opowiadałem o tych projektach, które planuję rozgrywać, więc w końcu do nich przejdźmy. Pokażę wam, co ja trzymam. Jakie są przemyślenia tutaj za kulis Majka z Areny tradingu to jest nasz główny trader, który operuje na dużym kapitałem, co by nie było, i mało ma takich pochopnych decyzji, stawia na długoterminowy holding, granie pod wydarzenia, rozgrywki na spot lub na bardzo małe dźwigni. Więc myślę, że to jest dobry wzór czy idol dla wielu z was do naśladowania. Sam się od niego cały czas uczę i sobie bardzo to cenię. Więc jeżeli chodzi o arbitrum, bo wiem, że wielu z was ten projekt trzyma, bo w ostatnim czasie zrobił fajny wynik w końcu gdzieś tam wzrósł z okolic dolara z haczykiem do dolara prawie, że 70, więc praktycznie każdy, kto kiedykolwiek Arbitrum kupował, jest na plusie. E, maksymalnie kosztowało ona tam dolara 80 czy coś i to w kwietniu tego roku trzeba było dużo wytrzymać, żeby zrobić fajne wyniki, żeby rzeczywiście ten projekt nam oddał, jak to się młodzieżowo mówi, ponieważ dużo z innych projektów alternatywnych do Arbitrum rosło w ostatnim czasie, a ono, co by nie było, stało trochę w miejscu, tak? E, więc tutaj wam pokażę, co Mike pisał na ten temat i co według mnie, Rzeczywiście warto przekminić, bo na poziomie właśnie dolara kilkadziesiąt, troszeczkę on się e, za wcześnie też wyprzedał. jak historia pokazała, wiadomo, nie wszystko da się przewidzieć, ale co najważniejsze, na znacznym plusie, e, sprzedał on to arbitrum gdzieś w okolicy od tego momentu do tego, czyli tam po dolara 40, parę, dolara 50, dolara 37, czy też z e, No i rzeczywiście podzielił się takimi przemyśleniami, tak? Bo arbitrum na arenie jest w portfolio tier 1 e, od dłuższego czasu, tak? E, Cała myśl o jego zakupach kiełkowała już od listopada. Grupowicze też wiedzą, że Mike miał w pewnym momencie milion dolarów w tokenie ARB. I większość z was może pomyśleć, dobra, niezły wał, nieźle tam sobie chłopaki wymyślacie te kwoty z dupy, ale no rzeczywiście... Mike na spocie operuje ciekawym kapitałem, o czym świadczy również przynależność do wielu grup tradingowych, takich VIP-owskich. Między innymi jest w grupie 100 najlepszych traderów na giełdzie OKEX, przez co ma dostęp do insight newsów i informacji od wielu osób z Azji czy gdzieś tam z krajów, gdzie operuje się kryptowalutami w no, perspektywiczny i ciekawy sposób, przez co może nam te informacje na arenie przemycić, ale to po prostu tak tylko informując przy okazji. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o zyski, te zyski z arbitrum były rzeczywiście bardzo duże, finanse. Tak. Znaczną część swojego kapitału zaangażował w arbitrum, ponieważ to był nowy ekosystem. To był projekt, który cieszył się dużą renomą i potencjałem na wzrosty. Procentowo nie było rewelacji. Wiadomo, zależy jakim kapitałem kto operuje, tak? Bo Mike tutaj rzeczywiście operuje sporym kapitałem. Dla większości z Was paręnaście czy 10% procent nie będzie czymś e, wielkim wydarzeniem takim, ale dla niego przy no, takich kwotach jest to troszeczkę inaczej poukładane w głowie na pewno. Ale wracając do meritum. To nie chodzi tylko i wyłącznie o wycenę, lecz podsumowując te wydarzenia z Arbitrum chodzi o to, jak przez ostatnie kilka miesięcy projekt się rozwijał i ile tych wydarzeń było, a niestety było niewiele, tak? Wprowadzili Arbitrum Orbit, e, poza tym nic się w sumie nie działo, Spodziewał się on znacznie większego postępu w takim projekcie, który był, do, był budowany i powiedzmy reklamowany na tak dużą skalę. Więc powiedzmy, że tą kwotę, która mu została, czyli te 55 tysięcy dolarów w obecnej fazie rynku, może zagospodarować lepiej w portfolio tier 1. On połowę arbitrum sprzedawał przy 1,7, więc jest przekonany, że ta kwota, która została i za którą sprzedał te arbitrum, tam po dolara 30 parę i dolara 40 parę, rozdysponuje lepiej w portfolio właśnie tier 1, a zostawił sobie 10% pierwotnej pozycji, tak? Czyli przy obecnej wycenie jest to około 90 tysięcy dolarów i uważa, że to jest taki moonbug, który warto na arbitrum trzymać. Ale konsultując się z innymi kolegami z branży, którzy są w tym ekosystemie po prostu zagłębieni mocniej od niego, uważam, że arbitrum będzie miało swój moment przy rajdzie Ethereum, gdy te właśnie layer dwójki będą przez krótki okres na pewno na świeczniku, ale to po prostu może być za mało, żeby trzymać tym tak dużo kapitału i tak dużo pieniędzy, nawet jak na Majka. I kolejna rzecz to odblokowania tokenów w marcu, tak? Tutaj to może być argument spadkowy, chociaż paradoksalnie on uważa, że wtedy arbitrum może przeżyć największy wzrost. Jednak właśnie pytanie, które należy sobie zadać, to czy warto ryzykować środkami z tego głównego portfolio na poczet tak? niepewnego wydarzenia. No absolutnie nie. To jest odpowiedź Majka do samego siebie, słuchajcie. Więc pisał wielokrotnie, że Arbitrum na pewno zrobi jakiś scam pump, który będzie takim przedładunkowym wystrzałem, żeby te wszystkie venture capitals i partnerzy mogli się, wiecie, tam wskasować z projektu po dużej wycenie, ale dla niego to jest za mało, aby dalej trzymać ten token, więc większość z niego sprzedał i uważa, że po prostu nie warto dużych bagów w arbitrum trzymać, warto zamienić to na inne perspektywiczne projekty, które rzeczywiście mogą dać zarobić. Przy okazji przypomnę, że przedłużyliśmy nabór do areny tradingu do 10 stycznia. Macie ostatnie tam chyba 13 dni na dołączenie do areny, potem na dłuższy czas te wrota, wejście będzie zamknięte i to nie jest scam, czy takie wiecie, gadanie. Rzeczywiście przez no, ładne parę tygodni, czy nie wiem, dwa miesiące, trzy zależy, kiedy następny nabór otworzymy, jeszcze nie wiemy, nie będzie można w ogóle dołączyć, więc tam ledwo co przed halvingiem będziecie mogli. Ponownie do areny pewnie dołączyć. Musimy się zająć nowymi członkami, dalej budować te struktury, zatrudniać do współpracy nowe osoby, traderów i tym samym dbać. Waszą powiedzmy karierę w rynku krypto na rynku kryptowalut. Każdy ma teraz z nowych osób osobistego opiekuna, więc też się nie rozdwoimy, szczególnie, że na arenie jest około tysiąca osób w chwili obecnej. Jest to oczywiście grupa płatna, ale jeżeli ktoś chce dołączyć i mieć między innymi, mentoring od Majka, mentoring od innych traderów, możliwość porozmawiania ze mną, z Łukaszem z Biblii kryptowalut, z polskim Degenem, którego pewnie kojarzycie z Twittera i on bardzo aktywny na arenie, wrzuca szereg zagrań na capach które na przykład wczoraj dwa zrobiły razy dwa tylko w ciągu jednego dnia, to możecie do areny. Dołączyć. Cała oferta i propozycja, jak to wygląda, zostanie Wam przedstawiona na rozmowie rekrutacyjnej. Wypełniacie ankietę z linku w opisie pod tym filmem. Po prostu trwa to tam, nie wiem, z dwie minuty. Przeklikujecie, wiecie, jak to u Was wygląda, e, jakie macie tam podstawy na rynku krypto, jaki jest wasz e-mail, e, jaka jest wasza nazwa na telegramie, żebyśmy mogli się jakoś z wami skontaktować, czy jesteście na plus czy na minus na rynku kryptowalut, e, co chcecie robić, jakie macie portfolio. Te wszystkie dane zostaną oczywiście u nas, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Więc jeżeli to wypełnicie, rozmowa się odbędzie umówi się z Wami ktoś z naszego teamu na właśnie taką rozmowę rekrutacyjną, pokaże Wam, tam spokojnie się nie bójcie, że będzie Was wypytywało dziwne rzeczy, pokaże Wam bardziej arena od środka, opowie jak to wygląda, czego się możecie spodziewać, ile to kosztuje i jak możecie zapłacić, więc jak ktoś chce się jeszcze załapać w tym naborze, dołączyć, bo tam jest około 70 czy 80 miejsc jeszcze na arenie, żeby móc to zrobić, to zapraszam do wypełnienia tej, tej ankiety i zostaniecie już po prostu za rączkę potem poprowadzeni, żeby szczególnie dla osób, które operują większym kapitałem, bo tutaj nie ukrywam, nie chcę nikogo naciągać, grupa jest dla ludzi powyżej 3-4 tysięcy dolarów na rynku krypto, bo osoby, które mają mniejszy kapitał, raczej nic tutaj z tego no, nie zarobią, tak? Wiadomo, że stracą część pieniędzy na dołączenie do grupy, na zapłacenie za członkostwo. Członkostwo opłaca się na rok, potem możecie z niego zrezygnować jak chcecie lub nie przedłużyć, po prostu tak to działa. I wiadomo, że trzeba mierzyć siły na zamiary, więc jak ktoś ma, nie wiem, 300 dolarów na giełdzie, na rynku krypto, to na początku niech sobie dołączy na tego Discorda, kosza tradingu, niech odbierze sobie przy okazji rangę vip i zobaczy częściowo jak to na arenie wygląda, a dopiero później jak zdobędzie większy kapitał, odłoży z pracy albo zarobi na rynku krypto, przetrze szlaki, to dołączy do areny. Staramy się tutaj otaczać ludźmi, którzy się trochę większym kapitałem angażują na rynek krypto, też można ciekawie dzięki temu porozmawiać na czatach, często wymieniamy się różnego rodzaju pomysłami na biznes czy współpracami, które często na właśnie Arenie również są nawiązywane w odpowiedniej sekcji. Więc jak chcecie być w takiej grupie mentoringowej, networkingowej, wśród osób o większym kapitale, które się nawzajem wspierają i w tym e, tej przygodzie kryptowalutowej uczestniczą, to zapraszam do wypełnienia ankiety i dołączenia do areny. E, zostało kilkanaście dni, tak jak wspomniałem, więc zachęcam do przynajmniej sprawdzenia. Rozmowa jest niezobowiązująca, nikt was nie będzie potem tyrał czy cisnął, że hej, tam Marcin czy Grzesiu, czemu nie kupiłeś dostępu? Chcesz to kupisz? Nie, to nie. My przedstawiamy sprawę, u, jak to się mówi, kawa na ławie. Ale decyzja należy już potem do Was. Okej, okay, przechodzimy teraz do Linka, bo jest to projekt, który niejednokrotnie poruszałem, jeżeli chodzi o informacje a propos tego projektu, właśnie na Telegramie e, czy na Twitterze nawet, że kupuję go w odpowiednich tam proporcjach, w odpowiednich momentach. Dwukrotnie udało mi się na nim zarobić. Kupowałem go gdzieś tam w okolicach e, kilka miesięcy temu, 7 dolarów czy 6,50, gdy Mike dał właśnie info. Sprzedawałem go wtedy po 14 dolarów z kaczykiem. Odkupiliśmy go prędko, w okolicach właśnie korekty, po 13,70, więc zaledwie tam 3% taniej, ale jednak taniej to jest taka główna zasada na rynku kryptowalut, żeby właśnie go potem upłynąć w okolicach 16 dolarów. I teraz takie przewidywania co do tego projektu są dosyć perspektywiczne, bo Mike uważa, że jeżeli Ethereum w końcu zabierze się w okolicach 2500 dolarów, to Link może polecieć w nowe rejony w okolicy 19 do 23 dolarów. I rzeczywiście, nawet osoba z tej grupy, jego jakiejś tam traderskiej, VIPowskiej, jeden z tych wielorybów powiedział, że 9 dni temu warto ten link zacząć akumulować. Mike też nas o tym informował na arenie i myślę, że te 19 dolarów rzeczywiście jest realne w najbliższym czasie i że taka sytuacja może się po prostu wydarzyć. Więc wiadomo, co przyniesie 24 rok, nie wie tego do końca nikt, ale są pewne scenariusze, które mogą świadczyć o tym, że ten projekt warto trzymać, warto holdować, że Mike, który migruje kapitałem z Arbitrum do linka, może w jakiś sposób też poświadczyć tej decyzji, żeby po prostu kilka miesięcy przetrzymać. Szczególnie, że projekt jest wysoko, tak? Link jest projektem Jednym z największych na rynku kryptowalut. Obecnie kapitalizacja jest 13 na, na świecie, 12 pod względem wolumenu, ponad miliardy dolarów obrotu dziennie, więc jest to na pewno projekt płynny, który w razie czego będzie można stosunkowo łatwo sprzedać, gdybyśmy zmienili decyzję. Sporo pytań było też o Mantyl. To jest projekt, który ja sobie tam akumuluję, głównie na poczet lunchpadów na Bybicie, bo wracamy do jednej z najwyższych wycen na przestrzeni ostatniego miesiąca i zdecydowanie na przestrzeni ostatniego roku. Tak? Przebijemy all-time high tegoroczne, Mantyl gdzieś tam kosztował maksymalnie 60 parę centów. W chwili obecnej cena wynosi 63 i myślę, że w końcu, robiąc ten triple top, przełamymy te, bar te bariery i mantyl spokojnie powędruje w okolicy 70 centów i więcej. Szczególnie z uwagi na to, że na bajbicie pojawiają się coraz to ciekawsze lunchpady, z których właśnie każda osoba na tej giełdzie może korzystać, i przy okazji musi kupować oraz lokować sobie te e, tokeny Mantyl, żeby odebrać nowe projekty, które dopiero wychodzą na światło dzienne i dostać je dosłownie w trakcie sekundy listingu, czyli jest to jedna z niewielu opcji dla takich, wiecie, szarych zjadaczy chleba, że tak powiem brzydko, czyli nas wszystkich, żeby sobie te tokeny kupić, zanim w ogóle e, no, będą miały listing, tak? Więc macie alokacje, macie sobie tokeny Mantyl, Stejkujecie na parę dni na ByBit'cie, na lunchpadzie jak widzicie nam się ostatnio zrobiło to 25 tysiąca osób i wśród tych osób są Tokeny, na przykład w tym wypadku to był token Fire. Yy, jeden token Fire to był 0,1 mantyl właśnie na tym stakingu, tak? Więc tak to działało. Można również uczestniczyć w loterii, z której korzysta więcej osób, bo przynajmniej tutaj dostajecie więcej tokenów, ale jak widać ogólnie się to wszystko podoba. Ta średnia stopa zwrotu z launchpadów rośnie, obecnie wynosi 645% właśnie z tego floor price'u do średniej ceny w przeciągu pierwszego tygodnia, więc to też nie jest takie zakłamane, że to pokazuje all time high, ale jest to wycena na podstawie średniej z pierwszych 7 dni istnienia projektu na danej giełdzie, po listingu właśnie na Bybicie. więc fajnie to wygląda, poza tym, że warto z tego skorzystać, to rzeczywiście jest to coś, co daje zarobić. i dzięki czemu ludzie również ten mantyl sobie akumulują. bo co wam szkodzi? Tak? macie sobie takie tokeny. to nie jest reklama tego projektu. Bybit nie zapłacił, że reklamuje te mantyl płaci mi pośrednio z afilacji, z tego, że generuje prowizję dla giełdy, tutaj nie ma nic do ukrycia, to jest oczywiście współpraca z giełdą Bybit, ale ja mówię o odrębnym bycie, bo token Mantle nie jest nawet tokenem bezpośrednio giełdowym, jest on po prostu używany na poczet tych launchpadów na Bybicie, możecie się zagłębić w to, bo w prawym górnym rogu przypnę Wam nawet materiał o tym, jak ten Mantle analizowałem, ile tam ono może kosztować i co to w ogóle jest, więc jak ktoś jest bardziej zainteresowany, to może sobie sprawdzić, no i rzeczywiście... Uważam, że ten projekt warto akumulować na najbliższe kilkanaście dni przed tym ewentualnym zjazdem, który nastąpi z uwagi na być może przełożenie tych ETF-ów, gdyby to miało miejsce, to ja go chcę sprzedawać powyżej 70 centów i mam nadzieję, że rzeczywiście będzie mi to dane. Więc jak ktoś chce zobaczyć, to również w Singapurze, jak byłem na konferencji Token 2049, tam z 3 miesiące temu, nagrywałem wywiad. Z członkiem teamu Mantyl, w trakcie którego wypowiedział się na temat przyszłości tego projektu, na temat tego, co wdrażają. I rzeczywiście, nawet się to sprawdza, bo Mantyl, powiedzmy, od tego czasu nieustannie praktycznie rośnie i zrobił już jakieś 50% na plus. Może nie jest to rewelacyjny wynik w porównaniu do innych projektów, ale dalej uważam, że przed nim jest świetlana przyszłość. Szczególnie, że Old Time High było gdzieś tam na poziomie znacznie wyższym. Nie jest obecnie widoczne, bo była migracja. bitdao w Mantyl, ale powiedzmy, jest to to samo, bo tokeny zostały przekonwertowane, zmarjowane jeden do jednego. Więc odsyłam Was również w prawym górnym rogu do tego materiału. Myślę, że warto sprawdzić, jak to tam wyglądało, bo wywiad jest, no nawet ciekawy, dosyć krótki, ale fajnie z pierwszej ręki było usłyszeć, jak to wygląda i czego się można po projekcie w przyszłości spodziewać. No i przechodzimy do tutaj giganta kryptowalutowego świadka, czyli do Ethereum, projektu, który rzeczywiście większość z Was ma i ostatnimi czasy pobija rekordy, bo mamy w końcu all time high tegoroczne, w trakcie roku z 1190 dolarów, Wzrosliśmy w okolice 2300, więc jest to 300 z haczykiem, więc jest to powiedzmy idealnie razy dwa. Tak? Zrobiliśmy razy dwa w przeciągu roku teraz, więc fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o Bitcoina, to w przeciągu roku zrobiliśmy troszeczkę więcej, bo z 16,5 16500 do dolarów wzrosiliśmy w, na wartości 43-4000 dolarów, więc Bitcoin zrobił 160%, a Ethereum zrobił około 100%. Więc dalej uważam że okolice od 2500 do 3000 dolarów do halvingu są tutaj jak najbardziej możliwe i te Ethereum cały czas, nawet pod, przy tych wycenach, uśredniając ewentualnie cenę w dół, nie pakując się za wszystko, warto sobie po prostu akumulować, tak? Mike ma takie przeczucie, że do połowy 2024 roku Ethereum będzie po 3000 dolarów, czyli od teraz byłoby to kolejne jakieś 30% na plusie, co w porównaniu do jakichkolwiek innych rynków byłoby rewelacyjną stopą zwrotu, nie ma co się oszukiwać, taka jest prawda. Jeżeli ktoś zaczyna z małym kapitałem, to może nie będzie zadowolony, ale jeżeli ktoś ma mały Kapitał, to niech sobie zarobi więcej i wpłaci na krypto więcej. Łatwo mówić, ale taka jest prawda. Yy, niezależnie od kapitału, jakim operujecie, powinniście tak samo się zachowywać i tak samo traktować te pieniądze, a nie rzucać się na bardziej ryzykowne zagrania. No, look y mają sens, żeby tam, nie wiem, paręset dolarów przemnożyć na parę tysięcy, tak? Ale potem, czy więcej środków, tym rzeczywiście należy się z nimi ostrożniej obchodzić. Yy, więc prawda jest taka, że Bitcoin i Solana w ostatnim czasie zgarnęły, jak to Mike powiedział, cały ten blask fleszy ale przy 1550, 1700 i 1900 dolarów, czy ja, czy Mike, jak po prostu w dzwonu dożyliśmy, że te Ethereum będzie rosnąć, ja nagrywałem nawet taki film, gdzieś on jest na ekranie widoczny, czy warto akumulować Ethereum po 1550 dolarów i uważam, że spełnił się on dosyć fajnie, bo były to wyceny, kiedy to większość z was chciałaby teraz te Ethereum, prawda, kupić. Więc Ethereum powoli nadgania wzrosty na Bitcoinie. Jest to taki moment, kiedy cały czas może po prostu do tych 100 10% w trakcie mniej więcej roku, Dobić, a jeżeli ruszy, to ruszy prawdopodobnie mocniej z kopyta i będziemy widzieli tutaj rewelacyjną stopę zwrotu z inwestycji w przestrzeni najbliższych 6 miesięcy więc tak to wygląda z naszej perspektywy. Chciałem Wam dzisiaj też uchylić rąbka tajemnicy dla osób, które nie są na arenie, nie mogą sobie pozwolić na bycie na arenie. Przypominam, że takie osoby również na Discordzie, na VIPie mogą mieć dostęp do części tych zagrań, ale Majka i Subę tam nie ma, dlatego co Wam pokażę na filmach, czy czasem dam forward na KDP wiadomości, to wasze, ale wiadomo, że większość tych treści zostaje na arenie. Mike w ciągu roku opublikował około 1200 czy 1300 postów, zagrań i analiz, więc tych treści do poprzewijania i do pouczenia się, co też kieruje do członków areny tradingu, jest dużo i warto sobie utrwalić tego przemyślenia w takiej skondensowanej formie, historycznie analizując, jak to wyglądało po prostu na arenie przeszłości. Przypominam, że wszystkie linki w opisie znajdziecie oczywiście jeden po drugim. Przeklikajcie sobie każdy, żeby dołączyć na różne media społecznościowe, na Telegrama, na Discorda, odebrać kurs Akademii Kryptowalut, który jest darmowy dla wszystkich, którzy się zarejestrują z linku w opisie pod tym filmem, jeżeli chodzi o giełdę Bybit lub zrobili to już w przyszłości. Nie wykluczam osób, które są już na pokładzie oczywiście, więc to raz, dwa. Będę wdzięczny za kciuk w górę subskrypcję. informacje, jak taki film wam się podobał, czy był pomocny, jakiego typu informacji poszukujecie najbardziej, żebym mógł te następne materiały dostosować i nagle dla Was jeszcze jeszcze lepsze. A trzy, to widzimy się pewnie już jutro. Będzie ciekawy materiał o rynku nieruchomości i o Bitcoinie. Jak kupić swoje pierwsze mieszkanie inwestując w Bitcoina i jak przechycić trochę inflację w Polsce. Więc zachęcam do zobaczenia. Mam nadzieję, że temat Wam się spodoba. Więc do usłyszenia już jutro. Trzymajcie się. Cześć.